W najbliższych dniach będziemy przypatrywali się czytaniu z Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia, w których Bóg formuje naród wybrany. Zaczyna się wszystko od Abrahama, jemu daje obietnicę, że będzie ojcem wielkiego narodu. I Bóg dotrzymuje tej obietnicy, wybiera ten naród i zaczyna go w sposób szczególny formować, aby ten naród właśnie był jego narodem i aby ten naród wypełnił pewną misję, którą Bóg mu przeznaczył. I kiedy my czytamy, chrześcijanie, Stary Testament, to warto te teksty odnieść do historii Kościoła, do tego nowego narodu wybranego, którym jest Kościół, i zobaczyć, może w jaki sposób Bóg w podobny sposób kształtuje i formuje Kościół jako nowy naród wybrany, jako ten naród, który ma nieść Ewangelię całemu światu. I dzisiaj w pierwszym czytaniu widzimy początek tego formowania. Początek formowania, którym jest ofiara złożona przez Abrahama. Bóg prosi Abrahama, aby złożył swego syna w ofierze, czyli coś, co jest dla niego najdroższe, nie tylko z ludzkiego punktu widzenia, ale również dlatego, że od tego Boga otrzymał obietnicę, że to właśnie jego syn będzie początkiem tego narodu wybranego. Czyli Bóg jakby sam sobie przeczy, daje nadzieję na wielki naród wybrany, większy niż ilość gwiazd na niebie. Wszystko to się rozpoczyna wraz z narodzinami Izaaka, a potem mówi Bóg, żeby Abraham złożył go w ofierze. I Abraham, tak jak zawsze, od samego początku, od pierwszego spotkania z Bogiem, jest posłuszny. Posłuszny słowu, które usłyszał. I dopiero w ostatnim momencie tego składania w ofierze Izaaka Bóg sam zatrzymał jego rękę i przyjął tę ofiarę, która dokonała się w sercu Abrahama. Abraham oddaje Bogu to, co jest dla niego najcenniejsze i najważniejsze, po to, aby być wiernym Bogu, po to, aby być posłusznym Bogu. I możemy tę historię odnieść również do tego, co dzieje się w Kościele. Kościół rozwija się właśnie na zasadzie obumierającego ziarna. Ten przykład daje nam Pan Jezus. Na dzień przed męką sam mówi uczniom o ziarnie, które jeśli nie wpadnie w ziemię, nie obumrze, nie przyniesie obfitego owocu. I to jest ofiara, która przynosi owoc stokrotny. Na tym opiera się wzrost Kościoła, na tym opierał się wzrost Izraela jako narodu wybranego. Na tym opiera się również wzrost Kościoła. Na ziarnie, które wpada w glebę, obumiera po to, aby przynieść owoc stokrotny. Bóg nie żąda od nas takich ofiar w sposób realny, tak jak było to w przypadku Abrahama, natomiast oczekuje od nas ofiary serca, że nic w naszym życiu, nawet działania, które podejmujemy dla dobra Kościoła, nie będzie ważniejsze niż sam Bóg. Tego uczy nas ten fragment z Księgi Rodzaju mówiący o ofierze Abrahama. Bóg jest najważniejszy, Bogu oddajemy wszystko to, co jest dla nas najcenniejsze, i w centrum wzrostu Kościoła jest właśnie ta niewidoczna ofiara, to niewidoczne, obumierające ziarno, które przynosi obfity owoc. W dzisiejszej Ewangelii najczęściej naszą uwagę zwraca, można powiedzieć, główna postać tej Ewangelii obok Pana Jezusa. Jest to paralityk, który znajduje się w centrum wydarzeń. On doświadcza uzdrowienia, doświadcza tego dotyku Bożej łaski bardzo mocno. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tych, którzy stoją trochę z boku, którzy nie są zadowoleni z tego, co się dzieje
to są faryzeusze i ja sobie tak myślę, że ten paraliż, paralityka jest bardzo widoczny. Jest po prostu niezdolny do poruszania się, jest unieruchomiony, ktoś inny musi go przynieść, ale są też faryzeusze, którzy cierpią na paraliż serca. I co to jest ten paraliż serca? To jest coś takiego, że ja patrzę na jakieś dobro, które się wydarza i albo zazdroszczę, albo co gorsza, budzi się we mnie jakieś święte oburzenie, wszystko jeszcze podlewam pobożnym sosem, bo nie wypada, bo tak nie wolno. Tymczasem mogę nie zauważyć Bożej łaski. I Pan Jezus przychodzi uzdrowić każdego. I z tej sceny faryzeusze wychodzą nieuzdrowieni. Wychodzą dalej z tymi swoimi sercami, które są sparaliżowane. I warto, patrząc na to słowo, słuchając go, przyjrzeć się swojemu sercu. Gdzie tam są może jakieś małe paraliże, jakieś niedotlenienia, żeby tam wpuścić Jezusa, żeby nie było w nas ani zawiści, ani zazdrości, ale żeby w tych sercach była radość, że wydarza się dobro, nawet jeśli to dobro nie wydarza się mnie. I żeby było uwielbienie Boga, bo tłumy wielbiły Boga, że tak wspaniałe rzeczy wydarzyły się właśnie na ich oczach. I niech nasze serca będą nieustannie ożywiane przez Jezusa i nie bójmy się wpuścić Go tam, gdzie mamy te paraliże.